Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w mojej misji pod tytułem Morderczy trening, zabójcza figura. Dziękuję Ci ślicznie za wybranie tego programu i mam nadzieję, że będziemy się super bawić. Ja mam na imię Monika, jestem trenerką fitnessu już od 8 lat oraz posiadam niemały bagaż doświadczenia jako zawodniczka. Trenowałam taniec, lekką atletykę, przede wszystkim bieg przez płotki 400 metrów, również aerobik sportowy, snowboard i wiele innych dyscyplin. Dlatego zapewniam Cię, że na moich treningach nie będziesz się nudziła, bo będę Cię ciągle zaskakiwać. Dzięki temu, że razem przejdziemy przez tę misję, spalisz masę kalorii, wymodelujesz super sylwetkę, poprawisz sobie kondycję i wydolność organizmu. A moim celem jest to, żebyś pokochała aktywność fizyczną, żeby ona stała się czymś codziennym, co wejdzie Ci w krew. Jaki mamy plan na te 30 dni? Otóż spotkamy się na 19 treningach. Na początku ułożyłam dla Ciebie treningi 30-minutowe, będzie ich 6, żebyś przyzwyczaiła się do innego typu treningu. Jest to trening interwałowy, czyli dość intensywne cardio i później dość intensywne ćwiczenia wykonywane w seriach. Dlatego najpierw tylko 30-minutowe, później 4 treningi 45-minutowe, a na koniec 9 treningów po godzince. W międzyczasie będą dni wolne od treningu. Nigdy nie zapominaj o odpoczynku. Regeneracja jest tak samo ważna jak sam trening. Nie zrobisz nigdy postępów, jeżeli nie będziesz dbała o siebie. Dobry sen jest podstawą właśnie wypoczęcia. Jak zawsze mawiam, lepiej małymi kroczkami do celu, niż wypalić się na samym początku. Zaglądaj również na swoją tablicę, ponieważ przygotowałam kilka fajnych pomysłów na regenerację dla Ciebie. Między innymi tajemniczy przepis na pyszną owsiankę. Jednym z bardziej nurtujących pytań osób początkujących jest: kiedy ćwiczyć? Otóż moja odpowiedź brzmi: rano. Jest to najlepsza pora do spalania kalorii, ponieważ nasz metabolizm wtedy pobudza się. Oprócz tego pobudzamy się do całego dnia, jesteśmy lepiej skoncentrowani, osiągamy lepsze wyniki w pracy lub w nauce. Poza tym czyste rozwiązanie logistyczne. Po treningu bierzemy prysznic, makijaż i cały dzień mamy dla siebie w super energii. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze będziesz mogła ćwiczyć rano. Szkoła, praca, inne obowiązki. Dlatego moja rada jest taka: trening najpóźniej 2 godziny przed snem, ponieważ ciężko zasnąć od razu po treningu. Możesz zapytać: ale jak to, dlaczego? Po treningu jestem taka zmęczona, że od razu pójdę spać. Otóż tak, po treningu ta dawka endorfin jest aż tak duża, i będziesz tak bardzo pobudzona, że nie zdołasz od razu zasnąć. Ta misja to 30 dni. 30 dni Twojej walki samej ze sobą, ze swoimi słabościami, ale ja będę Cię wspierać, będę z Tobą. Pamiętaj, że nie tylko Ty masz takie słabości, każdy je ma. Nawet ja. Każdy przez to przechodził. Największą barierą nie jest ciało, a umysł. Zapamiętaj to. Dlatego, jeżeli masz chwilę zwątpienia, myśl optymistycznie, zregeneruj się, odpocznij i ćwicz dalej. Naprawdę, uwierz mi, ta misja jest stworzona do tego, abyś ją wykonała w całości. Misja ta jest dostosowana do warunków domowych, dlatego nie będziemy wykorzystywać żadnych specjalistycznych sprzętów. Jedyne, co Ci potrzeba, to dobry humor, energia, Twoje ciało, kawałek podłogi oraz mata. Jeżeli nie masz takiej maty w domu, może to być ręcznik lub koc, ponieważ będziemy mieć ćwiczenia w parterze oraz obciążenia w postaci butelek z wodą. I tutaj już do wyboru. Jeżeli czujesz się na tyle mocna, wybierz dużą butelkę. Jeżeli jeszcze nie czujesz, że to czas na tak duże obciążenie, wybierz małą butelkę. Moja droga, zabójcza sylwetka to nie tylko trening, ale i odpowiednia dieta. Dlatego obiecaj mi, że przez 30 dni nie będziesz jadła słodyczy, fast foodów oraz będziesz piła przynajmniej 1,5 litra wody dziennie. No to co? Do zobaczenia jutro na naszym pierwszym treningu. Pa, pa!